Wszystkie oczy w dalszym ciągu skierowane są na południe Polski, natomiast sytuacja w pogodzie zaczyna się poprawiać. Nad Polską panowanie przejął układ wyżowy, który determinuje bardzo pogodne i słoneczne niebo, a synoptycy nie przewidują już opadów deszczu. Ta nadchodząca noc w całym kraju zapowiada się bardzo pogodnie. W niektórych regionach będzie zupełnie bezchmurnie. Na termometrach od 6 stopni w Zakopanem tutaj będzie najchłodniej, około 8 stopni w części południowej. Wschodniej 10-12 na wschodzie, maksymalnie 14 stopni w okolicach Warszawy, tutaj najcieplej. Jutro bardzo podobnie jak w nocy, na przeważającym obszarze kraju będzie bardzo pogodnie, jedynie na północy i na północnym wschodzie nieco więcej chmur, ale będą to niegroźne chmury, które tylko na chwilę będą przysłaniać słońce. Bezchmurne niebo natomiast zapowiada się na południu i na południowym zachodzie. Na termometrach od 16 stopni w Zakopanem, tutaj najchłodniej, 21-22 stopnie w części południowej, natomiast cieplej w centrum i na północy tutaj do 25 stopni. Spójrzmy teraz na mapę dla naszego województwa. Noc na Kujawach i na Pomorzu także będzie bardzo pogodna, okresami zupełnie bezchmurna, z temperaturą od 12 do maksymalnie 13 stopni. Podobnie będzie także w ciągu dnia. Na niebie sporo słońca, niewiele chmur, na termometrach od 24 do maksymalnie 25 stopni, a zatem bardzo przyjemna temperatura. Na barometrach wahania ciśnienia jutro 1029 hektopaskali. A ja życzę Państwu spokojnego, dobrego wieczoru. Do zobaczenia.